A w dzisiejszym odcinku będziemy na kole fortuny, które jest za nami i go jeszcze nie widzieliśmy, losować, jaką postacią z bajki jesteśmy przez cały dzień. No i zobaczymy, kto stworzy najlepszy kostrój. Dobra, i mamy teraz ogólnie stówę na to. Tak, tak. Tak, stówę na wykonanie kostiumów, ale zasada jest taka, że możemy robić zakupy wszędzie, ale nie w sklepach z kostiumami. O nie! Ten, bo wynajęcie sobie kostiumu za 60 zł, tak, to nie jest wcale robota. 3, 4. A ja nie patrzę, czekaj, ja, nie mówcie mi. O Jezu, nie mówcie mi. Nie oglądałem Krainy Lodu nigdy, on będzie z bałwanem. Bałwan. No to Ewa musi być bałwan. A już jestem bałwanem. Dobra, to teraz ja. O nie! Marvel! Albo nie Marvel! Ej, Marvel? Ale na pewno Alicja. Ale ja zaklepuję bałwana! Zaklepuję bałwana! Git, muszę pomyśleć, bo oglądałam tylko pierwszą część, ale spoko. Będę miała towarzysza. Shrek! O, nie! Zazdroszczę! Nie, jeszcze trochę! Szkoda! Nie, nie może już. Ej, mam pomysł! Mam towarzysza! A w ogóle Władca Pierścieni, to nie wiem czy wiecie, ale to jest mój ulubiona trylogia. Zarówno książki, jak i filmy. O nie, nie, jakiś kosmito! Ja nawet... A nie masz karty? O! Ale! Tak! Masz? Tak, to nic, nic, nic! Można to poszło się na jakąś karę, jaką się wylosowało, ale myślę, że to jest fajne, bo no nie oglądałem nigdy tego filmu i się nie będę mógł tak zaangażować, także karta tego losusa. Chyba nie możesz być. Nie możesz już. Nie, nie, nie. No to cały nie, nie, nie. Dobra, ale zarobiliście. Dla Bartka idealną postacią, no nie mówcie, że nie, będzie ta brzydsza siostra Kopciuszka. Po prostu to będzie... Świetne. A ja się zastanawiam, żeby... Może być kotem w butach, ale to będzie mega ciężki, to będzie słodkie fest. Czy ja mogę być Deadpoolem? No, mogę. Ale to jest łatwe. Ja uznałam, że tak jak Wika, nie mogę być postacią kobiecą. Czemu? Bo ty to masz... jest too easy. Ja ogólnie myślę, że to jest super pomysł. Bo jest mega słodki. No ale jak zrobisz? Przecież robisz to, obwinie się patykami z pola. Ale jest tutaj jakiś bohater, który nazywa się Hans i ma takie te bypassy, to się nazywa? Bajsy. Zdaliśmy z tego, że to jest słodki ziemniak. Ale wygląda jak dusza marchewa, więc... To jest słodki ziemniak. Gdzie ty znalazłeś, Patryk, takiego stworka, co tam się przewijał? Marshmallow. Dobra. No i będę czymś takim. No jak ty to zrobisz? Zrobię, nic się nie boi. Co jest, leszczyki? Co robicie? Co nas nazywasz leszczami? Leszczykami. Ale co? Leszczyki to jest takie bardzo miłe stworzonko, które można pogłaskać normalnie, także to jest, wiesz... Patryk, ja chcę być nie. Jakaś twoja twarz jest o tyle mimiczna, że pasowałbyś do osła. Do osła? No? Na pewno nie z charakteru chyba wchodzi. Tak, trochę charakterem też. Nie, to nie jest ani osioł, Fiona, ani Shrek, ani Fiona. To jest pewnie ta babka z brodą. Smoczyca. Kot w butach! Proszę. Jesteś za duży na kota w butach. Albo to, albo to. Tak. Dobra, lecimy na zakup. Mam nadzieję, że drzewo się nie obrazi na mnie. Ale to dlatego, że ja też chcę zostać drzewem. A co ty robisz? Zgadnijcie, z jakiej bajki jestem. Widziałeś? Ała, ale mi się zbiło. A, myślałem, że... Także tak wyglądają nasze zakupy. Komu jest potrzebne 100 zł? Komu? Nie, no mi też jest potrzebne, bo właśnie lecimy po klej, lecę po jakieś brązowe leggings, lecę po brązową bluzkę z długim rękawem i na tym wszystkim to będę przyklejać. Jedziemy po wszystkie potrzebne rzeczy. Patrzcie, bez patrzenia. Ostatecznie zdecydowałam się na kota w butach, ponieważ mam dużo pomarańczowych ciuchów i wykorzystam nawet te dresy, które mam teraz na sobie. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I to tyle. Patrzcie, co tu mam. Kartonik. Kradnę. Zastanawiam się, ile bym tak potrzebowała. Wow, ale cinematic. Patrzcie, on miał taką... Takie miał. Że pasowało. Bo to najbardziej pasuje. To jest jedyne duże. Jezus Maria. Jakiś myśl na gogle. Patrz. Jest ten patrz.
naprawdę ten sam pomysł. Waszkowe gogle. No jestem tak Waszką. Jest, tak to jest właśnie nagrywać z chłopakami. No i to jest super. Popatrz. To jest Olafowy materiał. Tylko potrzebuję jeszcze guziki, czapkę i koniec. Czego ty szukasz? No na ręce jako patyki. Mogłeś być jajem. Albo chciałem. Alicją. Włączyło ci się coś. Bartek, tą i Alicją. Słuchajcie, Bartuś znalazł mi taki czerwony płaszczyk, który moim zdaniem pasuje bardzo dobrze. On kosztuje 69 zł, jest całkiem drogi. A jeszcze tu znaleźliśmy drugi. Ja znalazłem. Tak, Bartek znalazł drugi, który jest mniej charakterystyczny. On kosztuje 18 zł, więc... Zwłaszcza, że to jeszcze kosztuje 14, więc już miało być tylko 15 zł. Biorę 18. Ja dopiero teraz zaczynam swoje zakupy, bo byłam u lekarza i w ogóle okazało się, że mam zapalenie spojówki, więc przez najbliższe 10 dni muszę brać kropelki do oczu, nie mogę chodzić w soczewkach, nie mogę malować oczu, więc jeżeli chodzi o tego marshmallowa całego, no to tak naprawdę nawet nie ma żadnych filmików na YouTubie, jakichś, wiecie, shotów malutkich, dlatego lecę szybko po dużą ilość białego papieru, białych kartonów, i dopiero potem, w trakcie kiedy będę robiła sobie właśnie ten strój, będę oglądała Krainę Lodu, żeby wiedzieć, jak zachowywała się ta postać. Ja poproszę Bristol. Aha. Biały. Kleju nie kupiłam. To jest taki klej, na którego szkoda było zawsze kasy. Jakiś takiej tubce. Wezmę dwa. Rajstopy to takie, żeby czepek zrobić z nich najlepiej. No i są. Słuchajcie, mordeczki, my już jesteśmy w galerii. No i teraz będziemy sobie szli do sklepu takiego, no potocznie zwanego Chińczykiem, bo tam liczymy, że znajdziemy jakieś fajne peruki. Kupuję perułę taką, z niej zrobimy koka i na koka założymy to, że niby to warkocz, taki o. Co tam, widzieliście najnowszego TikTokera tutaj, prawda, w domu Jay-Z? Ja, ale to jest obowiązek każdego TikTokera, żeby mieć taką czapkę TikTokową. Patrz, mech sztuczny. Idealnie. O! Ej, wiesz, że przez chwilę miałam takie coś, że Patryk, i patrz, ale Patryk nie ma niebieskich bluz i miałam... Miałaś trak? Miałam taki trak, bo to kolorowe, a nie ma czarnego, co to za kłopota. Stwierdziłem, że musi to być kupione, że jest to konieczne wyposażenie domu youtuberskiego. Gość mi wszedł na psychę i teraz się zastanawiam, czy też sobie nie kupić. Ja uważam, że tylko osoby o twardej psychice to robią. Dobra, na firmę. Idealnie wykrzywione. Zakręcone. Całe zakupy mamy skończone. W ogóle powiem wam, kochani, że mega ciężko jest znaleźć coś brązowego w takim kolorze drzewa. Więc kupiłam takie zwykłe spodenki i one nawet nie są typowo brązowe. Ej, patrz, patrz. Kaden this? No, więc już jesteśmy w domu i możemy zabrać się za szykowanie strojów. Bardzo ważna rzecz, Hania kupiła miecz! Tak, kupiłam miecz. Zostawiłam specjalnie ten moment, żeby pokolorować go na kamerze, bo jest to tak satysfakcjonujące. I tak to wygląda, proszę państwa. Cyk, i tutaj mam dziurę i się zastanawiam, czy mi się chce w ogóle tę dziurę zaklejać. Chyba nie. Bartuś, jak ci... Jestem przepiękna. Ogarnęliśmy się, że jest bardzo późno, jest już 19, więc ustaliliśmy wspólnie, że zmywamy te piękne makijaże. Przebieramy się jednak i jutro... Będziemy nagrywać inny odcinek, który tak. Też jest mega ciekawy, więc koniecznie subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a jutro spędzimy naprawdę fajny dzień przebrani właśnie w nasze kostiumy. Tak, żeby jednak spędzić ten dzień... Godnie, żeby tak. Godnie. Tak. Cześć przystojniaki, widzimy się jutro. Witam państwa bardzo serdecznie, to jest już końcówka praktycznie, ale pokażę wam coś. Jakie mam kolce z tyłu. Rzeczywistość, oczekiwania. Zostały mi jeszcze paznurki do przyklejenia. Nie jest to jeden do jeden odwzorowane, ale chyba też nie ma stypy, co? Średnio jest malować na sobie jakąkolwiek sierść i wyglądać jak kot, więc stwierdziłam, że zrobię takie dodatki futrzane, żeby wyglądać kocio jak najbardziej. Miał. Tutaj mam zrobione z papieru wąsy, takie będą długie. Perusz, bardzo ważne. O, najważniejsze.
Już dół mam gotowy, to jeszcze muszę nałożyć buciki, góra i pomalować mordę. Jak podnoszę mój piękny strój grudka, to mi wszystko z niego spada. Jednak klej do butów, do kory nie pasuje. Czy mi widać stopy? Ja może ubiorę skarpetę. 3, 4. Co? Tak to będzie właśnie wyglądać? Ale i tak to założę, i tak założę, no. Wszystko mi odpadło. Tektura mi też odpadła. Ale jak to fajnie wygląda? Nie, mi nie wyszło. Ale fajnie nie wyszło. Wszystko mi odpadło. O Jezu, jaka słodka. Jestem drzewem. Karton wzięła. Kartonim w końcu. I am Groot. Postać. Ogólnie Gengar kocha Korę, więc ja powinnam mu się podobać, ale nie jest nam zainteresowany, czyli nawet on wie, że wyglądam fatalnie. Ta-dam, kapelusznikiem stan. Zaraz jeszcze zrobię z tego kokardę. I am Groot. I am Groot. To jest najsłodszym drzewem, jakie mi się widziałam. Jestem, jestem najgorszym drzewem. A co to na to, żebyś wyczuła spokojnie? Przeszła Wika, no ale daje, no. Budafrenem. Nie dość, że śmierdzę, to jeszcze źle wygląda. Ja. Jaka słodka! O Boże, co ty miałaś? Kot. Co to? Butek. Ale nie masz butów, dlatego cię nie poznałam. Takie wystarczą? O tak! Teraz jesteś kotem w butach. Uuu, kot w butach! Ładnie, co? Od razu da się poznać. No. Dzięki butom. Wika ma awarię kostiumu, dlatego zbieram jej części. Tutaj mam od Fausti, tutaj mam od Hani. I ratujemy, robimy szybko drugi strój, żeby miała się i tak w czymś pokazać, żeby nie było tak, wiecie, słabo. Kapelusznik ma taki styl, że ma te rękawy takie mega długie. Nie mam takiej koszuli, więc zrobię go z ręcznika. XD! No cześć, przystojniaku. Cześć, ładny nie, jesteś. Nie chcę, nie. Co ty masz na sobie? Ej, ale ty bardzo ładnie wyglądasz, się do jedzenia chyba. A dziękuję. Ale jesteś fajnym kotem w butach. Moje drzewo niestety nie przetrwało, więc będę Black Widow. Bo na drzewo potrzebowałaś tak. O wiele więcej czasu niż teraz. No a patrzcie, jak się stara, że jeden nie wyszedł, to od razu robi drugi. Już. Ładnie? Szczerze? Nie wiem, jak my to planujemy zrobić. Chyba o jedną pościel za dużo. Nie wiem, jak ty to widzisz, nie wiem, jak ta twoja... Klej! Tu dwie poduszki. Ej, dobrze to wygląda. Zrób mi dziury na ręce, ale nie przebij mi serca. Proszę. Jedna. Dobra. O! Świetnie. Jestem taka dumna z twojego stroju. Tak to dobrze wygląda. No, naprawdę wyglądasz jak bałwan. Nie przykleisz na tyle, co tam jest. Jaki ty jesteś słodki. Gdzie to mam? Nie? W ręce trzyma się to. Jak to? To są moje ręce jako patyki. Cześć, przystojniaku. Jezu! Już to jest najgorsze? Że jest... No nawet to nawet kurde ten, ładnie wyglądasz. A kim ty jesteś? Bo ja nie kto ze mną zadrze, umarł w butach. No kotem w butach jest. A, kot w butach, bo ja nie znam tych bajek. Szereka nie ale... znasz? Szereg? Ja jestem już gotowa i jestem Black Widow. Jestem... Cześć dzieciaczki, jestem Olaf. Brakuje mi ciepła. Patryk, tak, a co? Patryk to ćwiczył przez ostatnie 10 minut. Tak, a co? No, a ja jestem czarną wdową, bo chciałam, wiecie... Tak, a co? Wypróbować jakiś nowy kostium przez to, że drzewko nie wyszło. Przez nie, to, moje węgielki, moje węgielki! Wow! Mega fajna, tak? Tylko nie wiem też, jaka bajka, nie? To wygląda jak psychopata. Jestem szalony kapelusznik! Co jest? Ej, ogólnie ja mam nowy kostium za to, że drzewko mi nie wyszło i jestem Black Widow. Uuu, ale jaka sexy! Tak. Cześć dzieciaczki, jestem Ola! Brakuje mi ciepła! Tak, a co? Ale patrzcie, że nawet ręce wziął, na ręce wziął i stopy nałożył, żeby były patyki. Tak, a co? Jezu, naprawdę mogę tego przeczytać. Moje węgielki. O, przepraszam, nie chciałam. Jaki szczęśliwy. Ale trochę się ciebie boję ogólnie. Odrobinkę.
to pójdźmy może wszyscy teraz na herbatkę. Na herbatkę. Poczekajcie na mnie. Poczekaj, odstraszę cię. Olaf, nie zgub kulki żadnej tylko. Ma jeden gierki. O nie! Cześć dzieciaczki, jestem Olaf. Brakuje mi ciepła. Próbowałem nie pokazać, że mnie boli, ale boli bardzo. Cześć, jestem Doris. Miło poznać. Ej, czy mogę piwo czarnoplowane papy z kolegą? Dolej właśnie. Oczywiście, kochana. Butelkę za ciebie. Na dziękuję. Pomoże mi ktoś wstać? Mój organizm mówi mi, że czegoś potrzebuje. Czego? Herbatki! Słuchajcie! Przez ciebie śnieg zawsze jest żółty! Mój piękny śnieg przez ciebie zawsze jest żółty! Kiedyś poznałem mega kocicę. Była brutalna, ale nie z tej ziemi. Słyszałem właśnie, że potrzebujesz ciepła. Tak, a co? Więc zapraszam na herbatkę. O, herbatka. Jakie herbatki sobie życzycie? Lecę do góry! Jakiejkolwiek! Pa. Ja wow! Nagrałeś to? Tak. Herbatka! Czy jednak może inną niż miętową? Może być. Ola, co chcesz się napić? Wody z lodem. Dobra, się robi. Ola, ochronię cię. Ja cię zamrożę dzisiaj w nocy, twoje uczucia i serce. Dziękuję, piję samego siebie. O, masz rację, będziesz większy dzięki temu. Nie, zapomniałem, że nie mam rąk, tylko patyki. Tak, a co? Zawsze mnie podniecały motocykle, od zawsze. Cudo technologii. Elegancko. No fajne jest, fajne, bardzo przyjemne. Dziękuję pięknie Przemo za taką piękną możliwość, spełniam marzenia, proszę państwa. Przemek Pro. Słyszałem, że jesteś głodna, tak? O, wiem co chcesz zrobić. Tak, jestem głodna. Ja też. Proszę bardzo, gościk dla siebie. Dziękuję. Ja chyba żyję w jakiejś bajce. Aaa, rozpływam się. Jak szukasz mężczyzny? To już nie musisz być wdową, mogę wypełnić tą lukę. Bardzo chętnie. Super. Widać, że masz te lepsze geny w rodzinie, że jesteś tą ładniejszą siostrą. Lubię twoje kobiece kształty. To jest opcją Beatyra. Wiesz, jak dogodzić kobiecie. Jak słyszeliście, Olaf zaoferował mi związek, a później powiedział, że ta brzydka siostra Kopciuszka jest u niego na pierwszym miejscu, więc ja się teraz odegram za to i go stopię żywcem. To za to, że wybrałeś siostrę Kopciuszka! Ale to nie jest włączone. Olaf, chodź tutaj! O nie! O nie! Ja muszę! O, to fizie! Nie! Ja ci pomogę! Wyłącz to! Wyłącz! Kochani! Olaf! Zobaczcie, się stało z Olafem! Olaf, byłeś dla mnie wrogiem, ale jednak przyjacielem. Poległ nasz kompan. Jestem mu wdzięczny za wszystko. Patrzę w tylnie lusterko, a tam jakiś potwór lodowy. Co za życie. Dojeżdżamy, proszę państwa, na mynie. Każda kropla się liczy. Warto sobie zbliżyć autko jeszcze przed. Pijana aktywna. Ten pan chciałem tak podjechać, opony sobie przemyć, a tu dwa stwory z bajek wyszły z samochodu. Nie no, na razie ludzie się tylko uśmiechają. To są takie pozytywne reakcje, no bo jak inaczej zareagować, jak się chłop za babę przebierze. Ładnie wygląda moja chłopa w tej sukience. Kurde, no ładnie, ładnie. Nie było tankowania. I nie zbieram.
I pani. I kartofle. Słuchajcie, powiedzcie, jak wam się podobało w ogóle bycie tymi postaciami z bajek? Nie. Intensywne. Intensywne. Intensywnie, ale bardzo mi się podoba wchodzenie w takie role właśnie. Takie szalone. Świetnie ci to wychodzi. A, dziękuję. Ja żałuję, że mi Grut nie wyszedł, bo myślę, że byłby słodki i bym tak, ale no jestem czarną wdową. Ja na przykład żałuję trochę, że nie znam bardziej mojej postaci, że nie miałam okazji jej bardziej poznać, ale myślę, że i tak fajnie się bawiłam przy robieniu tego i się trochę uśmiałam. Wszyscy mamy bardzo ładnie. Bardzo ładnie, gratulacje. Staraliśmy. I dziękujemy wam bardzo przede wszystkim za ten pomysł, bo nikt z nas na niego nie wpadł, tylko to jest ten pomysł powtarzany z komentarzy, dlatego cieszymy się, jeśli wy macie jakieś pomysły też na fajne filmy, które moglibyśmy zrobić, to też możecie pisać, bo to tylko nam ułatwi. Tak. Zapraszamy na nasze Instagramki, zapraszamy do lajkowania i widzimy się o 17. Pa! No. Tak naprawdę kończymy dlatego, bo Doris spociły się pachę. Chcecie pomóc? Ojej!